Siemam, tajko, za kanał Kozasport. Wreszcie mamy oficjalne informacje na temat ocen ogólnych FIFA 18. Słuchajcie, rozpoczyna się już ten hype na dobre. Już to oczekiwanie, zaraz wyjdzie demo, ale teraz będziemy wiedzieli, jak będą wyglądały karty poszczególnych zawodników. Oczywiście ujawniane będzie top 100 po kolei, co 20 zawodników, ale dziś także wiemy już, jak wygląda ocena ogólna Roberta Lewandowskiego, Paulo Dybali, Griezmana. To wszystko zobaczycie potem. Nie jest to żaden wyciek, jest to oficjalna informacja, tak więc możemy być w 100% pewni, jaką ocenę ogólną w nadchodzącej FIFA będzie miał nasz kapitan. Tak więc to wszystko w tym materiale, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się on spodoba. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Wiem, że doceniacie te materiały informacyjne. Staram się też, żeby one coraz lepiej wyglądały, żeby to też w jakiś sposób cieszyło oko. Słuchajcie, jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, co będziemy mieli w FIFA 18, podoba wam się mój content, a jeszcze tego nie robicie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. A teraz słuchajcie, rozpoczynamy przegląd tych ocen ogólnych. Zaczniemy od najgorszej 20 top 100, a potem przejdziemy do tych zawodników, którzy są ujawnieni i raczej będą gdzieś w czołówce. Tak więc słuchajcie, lecimy z tym wszystkim i pierwszym zawodnikiem jest oceniony na 84 Silva. Oczywiście Bernardo Silva jest to setny najlepszy zawodnik w FIFA. 84 oceny ogólnej, 4 gwiazdki sztuczek, ale to tempo sprawia, że raczej niewielu z nas będzie go używało. Przede wszystkim także strzały nie najwyżej ocenione. Oczywiście dribbling ratuje tą kartę, ale nie wygląda to zbyt dobrze. Sami Khedira. Nie wiem oczywiście, jak ważne będzie też tempo w nadchodzącej FIFA. Może się okazać, że Portugalczyk z Manchester City, którego pokazywałem przed chwilą, będzie kartą świetną. Aczkolwiek wydaje mi się, że na skrzydłach to tempo będzie miało ogromne znaczenie, w środku jest troszeczkę inaczej, dlatego myślę, że ta karta Khedira może być naprawdę bardzo przyzwoita, chociażby na początku FIFA, chociaż z tą oceną ogólną raczej tani nie będzie. Potem kolejna karta i tu już, jeśli chodzi o tempo, nie ma żadnych wątpliwości, że to będzie bestia. Sadio Mane, 93 tempa, 4 gwiazdki sztuczek, 78 strzelania, 85 dribblingu, to będzie dzik. Nieważne, co będzie liczyło się w FIFA 18, on będzie dobry po prostu do wszystkiego w nadchodzącej edycji, bardzo przyzwoite pracowitości, no i wygląda świetnie ten zawodnik. Co ważne, lewy skrzydłowy, to jest istotna informacja, bo z prawej strony prawdopodobnie będzie Mohamed Salah, więc fajnie, że te karty nie będą się dublowały. Kolejny gracz to Dani Alves, tu już bardzo mocno jej pojechałem po tempie, nie ma co się dziwić, ponieważ no wiek robi swoje i jej bardzo mocno to zauważa, ale zobaczcie, że dwóch statystyk brakuje mu, żeby wszystko było ocenione powyżej 70. Myślę, że w nadchodzącej edycji nie będzie to już zbyt droga karta. I też ta pracowitość nie działa zbyt dobrze. Niska pracowitość w obronie, wysoka w ataku. Ałaj! Kolejny gracz to absolutna rewelacja tego sezonu, czyli Marco Asensio. Zaczął z przytupem, jego karta, myślę, że będzie naprawdę często wykorzystywana. To co ważne, jako środkowy pomocnik ofensywny, no i z tym tempem, z tymi strzałami, z tymi podaniami, z 4 gwiazdkami sztuczek wygląda to naprawdę dobrze. Jedyna wada to tylko 3 gwiazdki słabszej nogi, ale nadal bardzo przyzwoicie prezentuje się ten zawodnik w przeciwieństwie do Falcao. Tego pana już widzicie. No nie ma tu argumentów, które za nim przemawiają. Bardzo słabe tempo, tragiczne wręcz podanie jak na tak ocenionego zawodnika, strzały przyzwoite, brak 4 gwiazdek sztuczek, tylko 4 gwiazdki słabszej nogi. No myślę, że nikt raczej nie będzie Kolumbijczyka wykorzystywał w swoich składach. Mauro Icardi. Tu wygląda to wszystko zdecydowanie lepiej. Z tego co pamiętam, w poprzedniej edycji Ultimate Team miał on 2 gwiazdki sztuczek. Mogę się mylić, tak czy siak, 3 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. No i ta karta wygląda już zdecydowanie lepiej niż Kolumbijczyka, ale nadal patrzę na te podania i to aż boli. Ale poza tym myślę, że może to być karta zdecydowanie częściej używana niż w zeszłorocznej FIFA. No i teraz Dele Alli. Z filmiku, który pokazało EA, gdzie są także pokazane oceny ogólne zawodników, nie będzie on zadowolony ze swojej oceny, ponieważ tam mówi, że powinien mieć 86-85 minimum, na tu 84, ale to co niezwykle, co piekielnie istotne, 4 gwiazdki sztuczek. Przy tych statystykach, przy tym wzroście, to będzie tańsza wersja Paula Pogby, który prawdopodobnie swoje 5 gwiazdek zachowa. Tak czy siak, naprawdę ta karta wygląda bardzo, bardzo dobrze i myślę, że w większości składów Premier League w pewnym momencie się znajdzie, bo w tym roku już w FIFA 17 bardzo dużo osób go używało, między innymi ja, a teraz te 4 gwiazdki sztuczek sprawiają, że będzie on jeszcze częściej wykorzystywany. Kolejny gracz to Bernd Leno. Tutaj chyba nie ma czym się emocjonować. Następny zawodnik to Marquisio, 91 pozycja w rankingu, bardzo przyzwoita karta, 4x4, wysoka pracowitość. No on w każdej FIFA ma naprawdę fajne karty. Rufier to jest gracz, który raczej nikogo nie interesuje. Ike Gindogan z zadziwiająco wysoką oceną ogólną. Naprawdę, to że on ma 85,
po sezonie, w którym w zasadzie nie grał. Moim zdaniem jest to dosyć, dosyć dziwna sytuacja, tak czy siak. Karta wyglądająca całkiem przyzwoicie, chociaż myślę, że będzie dużo lepszych zawodników. Subasic myślę, że nikogo nie interesuje, bądźmy szczerzy, chyba że okaże się być prawdziwą bestią w nadchodzącej FIFA. No i jest Rafael Varane, ta karta wygląda naprawdę genialnie. Tu aż tak bardzo słabsza noga i sztuczki nas nie interesują, ale zobaczcie na to. Prawie 80 tempa, 84 obrony, 79 fizyczności. Naprawdę wygląda przyzwoicie. Średnia, wysoka pracowitość, wysoki zawodnik, to będzie ktoś. No i 85 oceny ogólnej ma Kamil Glik. Nie spodziewałem się go w tym zestawieniu, ale jest. Tak więc złapał jeszcze wyższą ocenę ogólną, 86 obrony, 84 fizyczności. Ale to tempo, no to naprawdę boli. To naprawdę boli. 32 strzelania dla Kamila Glika. Oj, oj, to wymaga naprawy. Naprawdę to wymaga naprawy. To jest przecież Kamil Glik. Jeden z najlepiej strzelających obrońców obecnie na świecie. Kolejny zawodnik to Barcali. Tu fizyczność nie najlepsza, ale myślę, że to będzie całkiem przyzwoita karta. Vincent Kompany. I to, że Vincent Kompany ma więcej strzelania aż o tyle od Kamila Glika, i że po tych wszystkich kontuzjach jest aż o tyle szybszy, to jest dla mnie rzecz moim zdaniem dyskusyjna. Nie mówię, że Belk jest oczywiście złym obrońcą, bo to jest klasa sama w sobie, co pokazuje w Manchester City, jak rosną wyniki The Citizens, kiedy tylko on pojawia się na murawie, ale nadal chyba wiecie, o co mi chodzi. Kolejny zawodnik to Henrik Mkhitaryan. 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek. Tempo wreszcie zdecydowanie wyższe chyba niż w poprzedniej FIFA, chociaż mogę się mylić. Szkoda jedynie, że to nie jest SPO, bo tam byłby Turbo OP, ale nadal na tym skrzydle wygląda bardzo dobrze. Kolejny gracz to Carrasco. 4 na 4, fajne tempo, fajne strzały, fajne podania i bardzo dobry dribbling. Fizyczność nie najlepsza, ale myślę, że to nie będzie aż tak dużym problemem. No i zamykamy tą listę Ter Stegenem. No więc to była pierwsza dwudziestka, znaczy ostatnia dwudziestka pierwszej setki, ale teraz przejdźmy do tego, co nas interesuje najbardziej, bo mamy tutaj filmik na Twitterze EA, gdzie pokazane są kolejne karty, słuchajcie, i tu naprawdę mamy paru ciekawych zawodników. Dele Alli 84, ale kolejny zawodnik to Chiellini, 89 oceny ogólnej, po raz kolejny to będzie bestia. 74 tempa, 90 obrony, 85 fizyczności, no czego chcieć więcej. Paulo Dybala, przeniesiony na SPO, zresztą tak samo jak Angel Di Maria, o którym powiemy za chwilę, 88 oceny ogólnej, to będzie morderca na boisku, nie ma innej możliwości. Di Maria 86 tempa, 77 strzałów, 82 podań. Bardzo fajnie wyglądająca karta, niezbyt wysoko oceniona, więc ta cena nie powinna być jakoś strasznie wysoka po jakimś czasie trwania FIFA. No i wygląda to naprawdę nieźle. Griezmann 88, bardzo fajnie się to prezentuje. Mats Hummels 88, 64 tempa, więc raczej niewiele osób będzie go używało, chociaż główki mają być OP, tak więc tam może się przydać. No i jest Robert Lewandowski, oceniony na 91 oceny ogólnej, to już się nie zmieni, ma 88 strzałów, 81 tempa, 75 podań. No, te podania wczoraj w reprezentacji jednak świadczyły o tym, że on potrafi podawać. 75 to jest naprawdę wysoka ocena moim zdaniem jak na napastnika, więc to nie jest zły wynik. No i Lucas Moura, 82 oceny ogólnej, to jest na co roku przyzwoita karta i tu powinniśmy mieć jeszcze paru zawodników. Wyłączmy ten głos i tu jeszcze ktoś się powinien pojawić, tak jest. Jest Marquinhos, oceniony na 83. Jest Rabiot, oceniony na 80. Jest Neuer, oceniony na 92. Thiago na 88. Robben na 88. Jest Vidal, oceniony na 87. Pastore, moim zdaniem dosyć dziwna karta, szczerze, tego zawodnika. I Müller, oceniony na 86. Dalej chyba już nikogo tutaj nie zobaczymy. Tak jest, tak więc słuchajcie, tak prezentują się pierwsze ratingi, o których wiemy. No i przede wszystkim wiemy, jak będzie wyglądała karta Glika i wiemy, jak będzie wyglądała karta Lewego. Piszcie, co o tym wszystkim sądzicie na dole w komentarzach. Jeśli ten odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i co? To by było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!